Witam wszystkich tu kadomania.pl. W dzisiejszym odcinku omówimy kwestię wiersza poleceń, a dokładniej jego wywoływanie i modyfikację. A więc, na początek pokażę, co można zrobić z wierszem poleceń. Wiersz poleceń można dowolnie przesuwać. Możemy stawiać go na przykład po lewej stronie, po prawej stronie. Na górze bądź na dole. Możemy go oczywiście też zamknąć. Potwierdzam zamknięcie. Może się zdarzyć też tak, że wsiądziemy przy stanowisku pracy i okazuje się, że wiersz poleceń zniknął. Co w takiej sytuacji? Wiersz poleceń jest niezbędny do pracy w Autocadzie, ponieważ na nim wyświetlają się wszystkie nasze polecenia. Oczywiście, gdy je wpisujemy, polecenia wszystkie będą działać, jednakże nie mamy do nich wglądu, po prostu ich nie widzimy. W takiej sytuacji, aby włączyć wiersz poleceń, można zrobić to na kilka sposobów. Jednym ze sposobów jest użycie menu rozwijanego, zakładka narzędzia, Mamy tutaj wiersz poleceń. Klikamy, i wiersz poleceń nam się uruchomił. Przeniosę go z powrotem na dół, upuszczę go. Teraz jeszcze raz pokażę, gdy go zamknę. Powiedzmy, że wiersz poleceń nam zniknął. Możemy ten sam wiersz poleceń uruchomić skrótem klawiaturowym. Jak widać tutaj, przy poleceniu wiersz poleceń po prawej stronie mamy skrót klawiaturowy Ctrl i 9, a więc Wciskam Ctrl i 9, i wiersz poleceń nam się pojawił. Jeszcze raz wcisnę Ctrl 9. Autocad pyta mnie o potwierdzenie, czy na pewno zamknąć wiersz poleceń. Klikam tak, wiersz poleceń nam zniknął. Oczywiście, jak każde zdarzenie w Autocadzie, można aktywować za pomocą komendy. Teraz jeszcze raz użyję skrótu klawiaturowego. Jak widać, tutaj mamy. Komendę Command Line. W tłumaczeniu z angielskiego po prostu wiersz poleceń. A więc tak, jeśli zamkniemy wiersz poleceń i po prostu wpiszemy tą komendę, wpiszę teraz na klawiaturze podkreślik Command Line. Wciskam Enter, znowu pojawił się nam wiersz poleceń. W tej samej sytuacji, gdy wyłączymy Wprowadzanie dynamiczne. Zamkniemy wiersz poleceń. Jeszcze raz ponownie wpisuję podkreśnik, command, Line. Wciskam Enter i wiersz poleceń nam się pojawił. To jest dowód na to, że wszystkie polecenia działają, jednakże wiersz poleceń jest nam potrzebny tylko po to, abyśmy mieli wgląd do naszych poleceń. Na dziś to by było tyle. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.